Run. Witamy Was w nowej serii na typy.pl. Często pytacie nas o wrażenia dotyczące poszczególnych kolorystyk, kiedy one wychodzą. Tymczasem my powiedzieliśmy już coś o danym modelu dużo wcześniej, w jakimś porównaniu produktowym, recenzji i tym podobnych artykułach. Często oczywiście wrażenia nie różnią się pomiędzy poszczególnymi kolorystykami. Wy o nie pytacie, my Was odsyłamy. Po części dlatego, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego Wam opowiedzieć zawsze na indywidualne pytania. Po prostu nie mamy na to czasu, ale od teraz w jakiś sposób, miejmy nadzieję, zaradzimy tego. Mianowicie będą filmiki o wszystkich ciekawszych modelach, w których jeszcze raz powtórzymy wszelkie takie wrażenia dotyczące technicznej strony buta, tak jak on jest zbudowany, czy jest to najwyższy poziom, najniższy i gdzie to się wszystko lokuje, po to, żebyście mieli szybszy dostęp do informacji, a wiadomo, pooglądać sobie ciekawe buty zawsze jest fajnie. Co istotne, większość z butów, które będziemy prezentowali, jest użyczony przez naszego partnera sklep Football Sport, dlatego zawsze na końcu filmiku będziecie mieli jakiś kod rabatowy, działający powiedzmy kilka dni po opublikowaniu, w którym będziecie mogli, dzięki któremu będziecie mogli kupić buty prezentowane nieco taniej. No to lecimy, w pierwszym premierowym odcinku zajmiemy się Nike, co widać, Magista Obra z tak zwanego Pitch Dark Packu. Magista Obra to najwyższy model z serii Magista z drugiej generacji, która została wypuszczona na początku lipca 2016. Jest to druga kolorystyka, ta, którą tu prezentujemy, część kolekcji Pitch Dark, która charakteryzowała się tym, że wszystkie buty były czarne. Elementy takie jak obramowanie susza, czy też końcówki kołków, tak jak tutaj mamy, miały różne kolory. W serii Mercurial było to na przykład, był to róż, w Tiempo był to turkus, jak już mówimy to w Hypervenom, były to elementy żółtego. W Magista taki pomarańcz. Buty, jak mówię, całe czarne. Jedyne tutaj rozróżnienie to ten delikatna połać takiego szarego, srebrnego, która jest jakby nawiązaniem do startowej kolorystyki, która była cała żółta, w której strefy, gdzie ma się najwięcej kontaktu z piłką, zostały zaznaczone na czerwono, co jest tak jakby nawiązaniem do tego, co projektanci tutaj przyszykowali dla nas, jeśli chodzi o zamysł dotyczący tych butów. Teoretycznie seria Tiempo stworzona jest dla pomocników, dla ludzi, którzy mają częsty kontakt z piłką i są odpowiedzialni nie tyle za strzelanie, co za dogrywanie piłek. My oczywiście twierdzimy, że nie ma większego sensu przyporządkowywanie butów do pozycji. Każdy może grać w czym mu się podoba, znacznie istotniejszą cechą jest na przykład wygoda, czy wszystko to, co indywidualnie czujemy w butach piłkarskich, niż co producenci dla nas wymyślili. Obra jest najwyższym modelem z całej serii. Pod sobą ma opusy, jest oczywiście ten również najdroższy. Całość cholewki wykonana jest z flyknitu, czyli z tej tkanej tak zwanej włóczki znanej Nike, którą wykorzystują oni w bardzo szerokim zakresie wszelkiego rodzaju obuwia. Tak naprawdę cała cholewka wykonana jest z flyknit. Ta część, którą tutaj wskazuję, pokryta jest dodatkową warstwą materiału, takiego prawdopodobnie lakieru bądź cienkiej warstwy syntetyku, który nazywa się Nike Skin. Ogranicza on przede wszystkim rozciągliwość włóczki w obszarach, gdzie taka rozciągliwość byłaby niewskazana, ponieważ cholewka po prostu rozciągałaby się nam na bok. Ogranicza on tutaj te elementy, a prawdopodobnie umożliwia stworzenie tych elementów, które widzimy tutaj, czyli takich nierówności, które są tym większe, im bliżej jesteśmy tej strefy, gdzie mamy częsty kontakt z piłką. Jest to oczywiście dość teoretyczne, bo tak naprawdę ktoś może mieć tutaj tą strefą troszkę częstszy kontakt, ale podejrzewam, że jest to jakieś tam uśrednienie analiz laboratoryjnych, czy też nagrywania piłkarzy, którzy testowali te buty. Te wybrzuszenia tutaj, o czym już też nieraz mówiliśmy, ale warto sobie powtórzyć, są wykonane i to jest niezły numer technologiczny, z tego samego, z czego uszyta jest skarpeta, jak ją tak nazywamy potocznie. Wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jeśli coś jest szyte, to rozciąga się na przestrzeniach, na tej jednej płaszczyźnie, natomiast grubość jest już znacznie mniej zróżnicowana. Nike zrobiło tak, że wszystkie te wybrzuszenia, które są tutaj, po prostu uszyli na górkę i tą dodatkową warstwą Nike Skin okryli to po prostu tak, żeby trzymało się to wszystko kupy. Podejrzewam, że jeśli Nike Skin by nie było, to byłoby to dosyć ciekawe. Tutaj byśmy mieli, jakby te górki wyglądały, może jest to ciekawe pytanie i jeśli nam się rozwalą jakieś obra kiedyś, to zobaczymy, jak to de facto wygląda. Mamy więc flyknit, włóczkę, pokryte to jest wszystko Nike Skin, mamy te wybrzuszenia. Co istotne, w bucie tym zastosowano trochę zmienioną technologię, a w zasadzie zamysł dotyczący technologii Flywire, który mamy w modelu Superfly, czyli te włókna, które idą w,
tą stronę. W przypadku Superfly idą one tak zygzakiem, jest to nylonowe włókno idące wewnątrz bocznej części cholewki. Natomiast tutaj mamy tylko jakieś takie linie, nie są to, zdaje się, włókna takie jak mamy właśnie w serii Mercurial. Czy też no, w Hypervenom, bo Phantom 2 też ma flywire, jest to jakiś inny rodzaj bocznego usztywnienia. No ewidentnie widoczne to jest na filmie, widoczne to jest, kiedy sobie spojrzymy na ten but. Natomiast jest to zrobione trochę inaczej niż te nylonowe włókna, o których wspominałem. Bardzo minimalny jest system wiązania sznurówek. Sznurowadła biegną przez dziurki, które mamy we włóknie flywire. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych oczek, wypustek, które pozwalałyby przewiązać tą sznurówkę przez nie. Jest to zrobione tak bardzo minimalistycznie. To, że mi tutaj sznurówka nie wychodzi, oczywiście jest spowodowane w tym, że mam ją włożoną tak fajnie do środka, żeby móc wam ładnie zaprezentować ten but. Dosyć dużo uwagi należy poświęcić podeszwie. Zdaje się, że podeszwa została wykonana tak samo jak w serii Mercurial, troszkę inaczej niż było to dotychczas. Mianowicie podeszwa jest bardzo cienka. Dowiedzieliśmy się na premierze w Warszawie o tym, że sposób wykonania tej podeszwy jest taki, że na formę, na którą wylewa się ten syntetyk, ten plastik, z którego ona jest stworzona, bądź cokolwiek, jakikolwiek to materiał by nie był, nie jest wylewana ona od góry, ale jest stłaczana od boku, ponieważ w tej technologii po prostu nie dałoby się stworzyć tak cienkiej podeszwy. Z jednej strony może być to poniekąd bajka, z drugiej strony wiemy, że podeszwa jest tak cienka, że faktycznie mogły tu jakieś zmiany technologiczne nastąpić. Jest ona po włożeniu stopy do środka, czujemy, że jest bardzo cienka. Teraz sprawdzimy sobie na żywo też, jak bardzo elastyczne są wraz z moimi odczuciami. Tak naprawdę nie jest to jakoś super, super elastyczny but, ale myślę, że granica tutaj siły potrzebnej do zgięcia jego w tym miejscu jest optymalna pomiędzy tym, co nazwalibyśmy super elastyczne i być może już za elastyczne, a zbyt twarde i takie wymagające jakiegoś jednak wysiłku i dyskomfortu zginania stopy w tym miejscu. Dużo uwagi przyłożyłbym do tego, jak w tej edycji zrobione zostały kołki, mianowicie jest to połączenie trochę koncepcji owalnych i podłużnych w miejscu tym tutaj, gdzie rozkładana jest siła, która działa na boczną część cholewki, są one owalne, natomiast w tych miejscach, gdzie rolą kołków jest odepchnięcie nas od ziemi, kiedy sobie startujemy, zapinamy tak jakby zaciskamy, nie inaczej, jakby to powiedzieć. W miejscu, w którym ta płaska część kołków ma styczność z trawą i tak naprawdę nas odpycha, jest on płaski po to, żeby jak najlepiej przełożyć tą siłę, którą wkładamy w ruchy, w boczne części boiska, po prostu na boki czy też do przodu. Wiadomo, tutaj jest płasko, to tutaj ta część bardzo odpowiada za ruch do przodu, kiedy tak ruszamy nogą. Natomiast te tutaj części jednocześnie rozkładają siły, które działają podczas gry, kiedy się zatrzymujemy, jak i przekładają je na boisko, kiedy ruszamy, biegniemy i tym podobne. Osobną uwagę zasługuje ten tutaj strefa. Kołki, jak widać, ułożone są poniekąd na wzorze koła. Dzieje się to po to, że czasem, kiedy zmieniamy kierunek biegu, jesteśmy na nodze postawnej. Stojąc na trawie, wykonujemy takie ruchy. Wtedy teoretycznie kołki o innym kształcie mogłyby blokować ten ruch i trochę ograniczać to, jak możemy w ten sposób ruszać, narażając nas na skręcenia kostki tutaj w tym obszarze. Po prostu ciało by się ruszało, a but trochę blokuje. Kołki ułożone w ten sposób pozwalają przemieszczać się, penetrować tym kołkom trawę w nieco łatwiejszy sposób i być może tak bardzo one nie blokują tutaj tego ruchu. Jest to pewien niuans. Oczywiście nikomu stopa się jakoś tam bardzo nie zblokuje na trawie, chociaż na sztucznych nawierzchniach w niektórych modelach, pamiętam, że w Superfly 1 był taki efekt, że but faktycznie bardzo zostawał w miejscu i wtedy no, dochodziło do skręceń kostki. Jest to oczywiście już kilka lat później. Inne fajne elementy, o których można powiedzieć, to jest ten kołnierz, który tutaj jest dosyć fajnie wyprofilowany, zachodzi tak na ścięgno Achillesa. Nie mam jeszcze wrażeń co do tego, jak to się sprawuje na boisku. Oczywiście w tym wypadku kołnierz został trochę zmieniony, nie jest on już tak równo ścięty, tylko mamy tutaj tego typu wybrzuszenie. Na kostce mamy pewne zgrubienie, które dodatkowo ochrania nas przed kopnięciami, ale oczywiście nie możemy temu jakoś tak bardzo ufać, jakbyśmy myśleli o ochraniaczu. Jest to tutaj pewien niuans i fajny uśmiech od projektantów w stronę naszej wygody, komfortu i zmniejszenia ewentualnego bólu. Usztywnienie stopy jest wewnętrzne, jest tutaj element, który zachodzi trochę wyżej, ale jest to tylko taki wykonany z Nike Skin bądź już
innego rodzaju materiału, małe usztywnienie, które ma nam tutaj trochę ulepszać jakość buta w tej części cholewki. Prawdopodobnie głównie chodzi o to, żeby się nie odkształcał tutaj do tyłu, ale ładnie tutaj przylegał i trzymał naszą stopę w odpowiedniej pozycji. Wizualnie myślę, że ta kolorystyka obra prezentuje się dosyć fajnie. Jak wiecie, w TPPL bardzo lubimy wszelkie blackouty, czyli buty całe w kolorze czarnym, czy też wszelkie whiteouty, redouty, czyli w jednolitej kolorystyce. Tutaj trochę do tego brakuje, zawsze pojawia nam się ten temat blackoutów, kiedy wychodzi but bardzo bliski czarności. No, na szczęście Nike nie reklamowało tego w ten sposób, bo wtedy czepiałbym się, że faktycznie mamy te kolorowe elementy i psuje to efekt. Zdecydowanie moją kolorystyką, którą lubię znacznie bardziej, jest ta startowa, którą zaraz jeszcze Wam pokażę, bo mam w swoim rozmiarze od Nike dostałem. Jednak no, jest to but, na którym można zawiesić oko i myślę, że wielu jest ludzi, którym ta czerń będzie się podobała. Zresztą widać po sprzedaży, że no, już niewiele zostało, więc jeśli chcecie dostać jeszcze na Football Sporcie, to się musicie pospieszyć. W tych filmikach zlukniemy sobie jeszcze na pewne szczegóły, które mogą Was interesować, takie już detale, o które myślę, że niektórzy mogliby się spytać i nie wiedziałbym, co im opowiedzieć, więc postaram się dokładnie przyjrzeć. Wkładka jest taka, nic tu się za dużo nie zmienia już od wielu, wielu lat. Jest to chyba firma Poron, która produkuje te wkładki albo jakiś jej typ. Jeśli ktoś miał topowy model Nike, to jest ten zaznajomiony i wie, jakiej jakości się spodziewać. Jest ona podziurkowana dla lepszego odprowadzenia potu, dla lepszej wentylacji stopy i no też pewnie parę gramów na tym zyskujemy. Co istotne, bardzo fajne, wcześniej nie widziałem, wewnątrz buta mamy na dolnej płytce takie gumki, które trochę uniemożliwiają wkładce przesuwanie się na dolnej płytce. Tego wcześniej nie zauważyliśmy. Wewnętrzna część buta jest bardzo fajna, jeśli chodzi o odróżnianie podróbek. Tutaj zawsze zwróćmy uwagę na to, że ta nić, która biegnie w koło, jest wykonana dosyć fajnie, nie sprawia wrażenia chaotycznej. Są równe odstępy między ściegiem nici, natomiast w podróbkach jest to często, no wygląda to po prostu bardzo źle. Poza butami oczywiście w najdroższej wersji mamy worek. Worek prezentuje się tak. Wydaje się on być trochę cieńszy niż we wszystkich poprzednich butach w poprzednich generacjach, powiedzmy 2 pory 10, 9. To jest wersja FG, oczywiście dostępne są też AG Pro, czyli tak naprawdę AG na sztuczną prawę i SG Pro, czyli miksy. Wraz z miksami oczywiście dostaniemy dodatkowy komplet kołków do wymiany. Obiecałem pokazać Wam jeszcze pierwszą kolorystykę startową. Oto ona, dla porównania tak się prezentują. Mapy ciepło, o których wspominałem, zaznaczające to, jak często, jaką częścią stopy dotykamy piłki. No, klimat tych dwóch butów zupełnie inny, zupełnie inaczej się prezentują. Myślę, że jeśli ktoś jest fanem technologii zastosowanych w tych modelach, no to kolorystyka jest jego głównym punktem wyboru. I wtedy, w tej chwili, kiedy to nagrywam, ma opcję albo bardzo stonowaną, albo bardzo krzykliwą. To by było na tyle, jeśli chodzi o Magista Obra 2 od Nike. Kod rabatowy wyświetli Wam się za chwilę. Zapraszamy na zakupy na footballsport.pl. Zawsze, kiedy macie jakieś pytania o buty, szczególnie o dostępność na Football Sport, jakieś nowe rozmiary, ewentualnie rabat, uderzajcie. Czasami staramy się ściągnąć rozmiar, którego jeszcze nie ma specjalnie dla klientów footballsport.pl. Kod rabatowy wyświetli się na końcu filmu. To by było na tyle, jeśli chodzi o Nike Magista Obra z Pitch Dark Packu. Już niedługo pewnie wrócimy do kolejnej kolekcji, która wyjdzie już teoretycznie 18 sierpnia.